19 września 1931 roku w kinie Atlantic odbyła się uroczysta premiera filmu Dziesięciu z Pawiaka. Swoją obecnością premiery zaszczycił sam prezydent Polski Ignacy Mościcki. Na powitanie zagrano mu hymn, a sam film Dziesięciu z Pawiaka. Opowiada o brawurowej i niewiarygodnej wręcz akcji odbicia w czasie warszawskiej rewolucji nocą z 23 na 24 kwietnia 1906 roku z więzienia na Pawiaku 10 pilnie strzeżonych więźniów politycznych skazanych na karę śmierci. A wszystko bez wybuchów, terroru, krwi i przemocy. Dowódca akcji to Jan Jur Gorzechowski. To on poprowadził fałszywy konwój bojowników przebranych za rosyjskich żandarmów. Sam jako rotmistrz carskiej żandarmerii, baron von Budberg. Ale jest jeszcze coś więcej, bo sam dowódca Jur Gorzechowski potem zdradził, że zainspirowała go do tej całej akcji na Pawiaku słynna ucieczka Józefa Piłsudskiego. Заключенный, которого привезли к нам для наблюдения. Где он сейчас? Оставь! Человек притворяется. To właśnie ta ucieczka była inspiracją odbicia dziesiątki z Pawiaka. I kiedy na rozpoczęcie premiery czekali prezydent Polski Ignacy Mościcki, członkowie korpusu dyplomatycznego, członkowie rządu, wtedy zdarzyła się właściwie taka wielka niespodzianka, bo na kilka minut przed pokazem, na kilka minut przed premierą, niespodziewanie do kina Atlantic wszedł ze swoimi córkami sam Józef Piłsudski. A to są, moi drodzy, zdjęcia z 1931 roku, z premiery w kinie Atlantic. Józef Piłsudski, Ignacy Mościcki, premier Aleksander Prystor i oczywiście cały twórca tej niezwykłej, brawurowej akcji, czyli Jur Gorzechowski, pułkownik Jur Gorzechowski. Taka historia. A więc, moi drodzy, film Piłsudski w roli głównej Borys Szyc. I za chwilę recenzja. Moi kochani kinomaniacy, właśnie wyszedłem z kina z filmu Piłsudski. Mam dla was nie najlepszą wiadomość. To naprawdę świetnie zrealizowany, dobry film. Przepiękne, fantastyczne, zjawiskowe momentami zdjęcia Piotra Śliskowskiego z muzą, która podkręca całą akcję. Ale chyba najważniejsze, oprócz oczywiście ról aktorskich, ale reżyseria Michała Rosy. Powiem wam, że jestem pod wrażeniem, bo kojarzę go z poprzednich filmów dawno temu, kiedy robił małe kameralne rzeczy, a ten film robi na mnie naprawdę, zrobił niesamowite wrażenie. Do nas też będziesz strzelał? Bytle! Przyszedł czas zapłaty. Organizację bojową traktuje jak swoje wojsko. Der Krieg kommt nach Europa. Wreszcie mamy dobre, historyczno-przygodowe kino. A jak Borys Szyc? Na początku nie byłem przekonany, ale potem powiem wam, że już tego nie widać. Nie zapominasz o tym, że to jest Szyc. Wchodzisz w postać Piłsudskiego. Jest taki momentami demoniczny. Myślę, że to duże zaskoczenie, bo oczekiwałem lektury szkolnej, a naprawdę dostałem kawał kina. Ten kraj nigdy nie miał lepszego czasu jak teraz, pod carem. Panu to by trzeba tak mordę obić, żeby się pan okręcił i trochę świata zobaczył. Polacy niepodległość mają w dupie. Jak to mawiał Józef Piłsudski, Polacy, naród wspaniały, tylko ludzie, kurwy. Moi drodzy, naprawdę jestem cały czas pod wrażeniem tego filmu. Jedno, na co zwróciłem uwagę, fantastycznie zrobiona, taka zrealizowana dramaturgia chwili. Każda kolejna scena ma swój początek, koniec i to trzyma za gardło. I jest ładnie ułożone. Wojna z Moskalami to w Polsce święto.
Minusem jest chyba to, że momentami akcja urywa się nagle, tak jak na przykład przy scenie z lawiną. Trochę takie wrażenie, jakby tam miało być coś więcej, może materiał na serial, nie mam pojęcia. Ale jednak jako całość trzyma cały czas i w napięciu, są emocje, są wzruszenia, jest odrobina uśmiechu. A więc Piłsudski? Film jest skonstruowany jakby z kolejnych klocków, kolejnych najważniejszych dat. Przechodzimy przez historię od 1901 roku, czyli ucieczki Piłsudskiego z Sankt Petersburga, ze szpitala psychiatrycznego, aż do momentu, kiedy wraca do Warszawy w 1918. A jak jest historycznie? No wszystkie najważniejsze fakty są oczywiście, ale powiem wam, że nie biją jakoś tak specjalnie po oczach. To po prostu jest dosyć płynnie opowiedziana historia, w której najważniejsi są ludzie. Dla mnie clue tego filmu, czyli filmu Piłsudski, to reżyseria Michała Rosy. Te świetne pomysły na akcję równoległą, dramaturgia postaci, o której już mówiłem, cała psychologia fantastycznie dopasowana, całe tempo akcji. Wspaniałe zdjęcia Piotra Śliskowskiego. No i chyba kreacja Borysa Szyca, mimo wszystko. Nie spodziewałem się, że to tak się uda i będzie taką postacią i wydaje mi się, że naprawdę daje radę. Po latach niewoli Polska idzie. Na długo? Nas jest tylko garstka. Nie zostawię jej, rozumiesz? Szkoda, razem by było raźnie umierać. To recenzja tak na bardzo gorąco, tuż po projekcji filmu, więc jest krótko, zwięźle, w miarę na temat. A więc teraz ocena. Na 10 w skali Kinomaniaka film Piłsudski w reżyserii Michała Rosy. Wreszcie po tylu historycznych koszmarach i bohomazach dostaliśmy kawał dobrego, świetnie zrealizowanego kina. A więc na 10 w skali Kinomaniaka daję temu filmowi 8 punktów. Po prostu nie czułem tutaj właściwie w żadnym momencie jakiejś fałszywej nuty. A to w polskim kinie historycznym ogromna niestety rzadkość. A więc zdecydowanie na tak.